Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z bloga Poczuj Rytm. No i właśnie, dzisiaj prześledzimy sobie taki dość ciekawy temat perkusyjny, jakim są ghost noty, czyli w zasadzie czym to jest, jak to wykorzystywać, jaki jest tego cel i jakie ćwiczenia robić ostatecznie, żeby po prostu to wychodziło. Czyli na te pytania sobie właśnie dzisiaj odpowiemy, ale dzisiaj przede wszystkim będziemy ćwiczyć, więc od razu sobie najlepiej przygotuj pada i pałki, bo będziemy lecieć z tematem. Natomiast taki krótki wstęp dla osób, powiedzmy, mniej wtajemniczonych. Ghost noty to są takie delikatne nuty, które możemy robić na werblu i wtedy ten rytm jest po prostu bardziej taki dynamiczny, nieco bardziej finezyjny, jest mniej kwadratowy, po prostu słychać, że to człowiek zagrał i jest w tym taka fajna, taka nieidealność, prawda? Natomiast możemy sobie gadać, ględzić i w ogóle bez sensu, nie? Maestro, muzyka. No także mam nadzieję, że już mniej więcej rozumiesz, czym są te ghost noty, że co to w zasadzie daje. Oczywiście możemy je grać, możemy ich nie grać, ale mi najczęściej wychodzi, że kiedy dodamy do swojej gry właśnie takie delikatne smaczki w postaci właśnie jakiegoś ghost nota, czy inaczej mówiąc po polskiemu, nuta duszek, to zaraz ta gra po prostu jest o wiele ciekawsza, nie? Taka bardziej ludzka, taka mniej idealna i tak dalej, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że podczas tego mojego ględzenia przygotowałeś sobie pada i pałki, no bo przecież wspomniałem o tym wcześniej, a zaczynamy ćwiczyć za 4, 3, 2, 1. No, także zacznijmy sobie od takiego trochę rozgrzewkowego grania. To będzie dość prosta zagrywka. Jak widzisz, w tym momencie gramy sobie jedynki. Jedna ręka gra trochę mocniej, druga ręka gra nieco delikatniej. Nie chcę dyktować, że prawa gra mocniej, lewa delikatniej, ponieważ to zależy. Ja akurat gram prawą ręką na hi-hecie, lewą ręką na werblu, więc u mnie ta lewa ręka jest właśnie tą delikatną. Ty możesz robić to odwrotnie. I zagrajmy tak jakoś minutę, a potem przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Lecimy z tematem. No i teraz robimy takie ćwiczenie typu patataj, tak to nazwijmy. Przydają się tu na pewno dwójki, przydają się tu flamy. Także zwróć na to uwagę. Cały czas ta, w moim przypadku, prawa ręka, powiedzmy, nabija. Sobie wyobrażam, że ona gra na hi-hecie. Lewa ręka to są właśnie te delikatne uderzenia. Umiejętność dwójek, umiejętność flamów. Wszystko się tu przyda. I pograjmy tak chwilę. I teraz, jak widzisz, odwróciliśmy sobie to ćwiczenie. Wtedy było patataj, patataj. Teraz masz patataj, patataj. Ale to, co jest niezmienne, to jest to, że umiejętność grania dwójkami jest niesłychanie przydatna właśnie w takim ćwiczeniu. Także zwróć proszę na to uwagę, bo to bardzo ci pomoże. I zwróć uwagę na tą dokładność po prostu w graniu, nie? Nic nie jest przypadkowe. I za chwilę przechodzimy do kolejnego ćwiczenia.
No i to ćwiczenie, ono jest podobne, to jak najbardziej, ale to nie jest to samo. Teraz gramy nieco bardziej triolowo. Nie ma tej przerwy tam po prostu. Jest po prostu takie granie na trzy, nie? Ale tutaj też jak najbardziej przydają się dwójki, żeby móc to sobie skoordynować, także zwróć sobie na to uwagę i pograjmy tak przez chwilę. A za chwilę przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. No i to ćwiczenie, jak widzisz, ono już jest takie nieco trudniejsze, bo wtedy mieliśmy takie granie niezależne, kiedy gra prawa ręka, to nie gra lewa ręka i na odwrót i tak dalej. Tutaj mamy sytuację, że jedno uderzenie jest niezależnie, tak, a drugie uderzenie już jest unisono, czyli jednocześnie mamy uderzenie prawej i lewej ręki. I to musi być zagrane w sposób dokładny. I teraz przygotuj się, ponieważ za chwilę wdrożymy tam taki dodatkowy akcent. No i tu, jak słyszysz, dodaliśmy właśnie taki ciekawy akcent i to może być jak najbardziej element groove'u, tak? Tu jest o tyle, powiedzmy, taka ta trudniejsza wersja, ponieważ mamy najpierw uderzenie delikatne, potem uderzenie mocne. Czyli tutaj przyda się jak najbardziej technika Mellera, prawda? Także zwróć na to uwagę i za chwilę kończymy. No nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie to był hardcore. Jakby nie było, teraz ćwiczyliśmy bite 6 minut bez jakiejkolwiek przerwy, a to też, umówmy się, nie były jakieś super łatwe ćwiczenia, nie? Tutaj trzeba było już złapać tą koordynację prawa-lewa i tak dalej, nie? No nie wiem jak Ty, ale ja się po prostu zmęczyłem. I za chwilę Ci pokażę jeszcze jedno ćwiczenie, które myślę, że zepnie te wszystkie ćwiczenia w taką jedną fajną całość. I to będzie już można wykorzystać na zestawie perkusyjnym jako taki pełen groove. Ale nie pokażę tego na zestawie perkusyjnym, ponieważ zależy mi, żebyś pewne ćwiczenia mógł sobie już wyobrażać, jak to przekładać na zestaw, jeszcze grając na padzie. Czyli na etapie ćwiczeń na padzie już sobie wyobrażasz, co po prostu można zrobić. Więc za chwilę już Ci pokażę ten groove, o który mi w tym momencie chodzi. Natomiast zanim to jeszcze gorąco zaproszę Cię na mój perkusyjny mailing, czyli coś takiego, że co sobotę o 10 wysyłam różne ciekawostki, ciekawe linki, ciekawe materiały ze świata perkusji. To jest taka merytoryczna wiedza, którą możesz wdrożyć tu i teraz natychmiast do swojej gry. A jeżeli ten materiał, który teraz oglądasz, Ci się podoba, no to zapraszam do dawania łapki w górę. Przycisk subskrybuj też jak najbardziej jest do użycia. I nie wiem, czy wiesz, ale możesz mnie również obserwować na Instagramie, Facebooku i TikToku. Wtedy jesteś najbardziej na bieżąco i wtedy masz na bieżąco dostęp do tych wszystkich materiałów, które po prostu albo robię, albo po prostu polecam, podrzucam i tak dalej, nie? A my przejdźmy w takim razie do tej kluczowej zagrywki. No także mam nadzieję, że te dzisiejsze zagrywki i ta ostatnia zagrywka również w jakiś sposób skłoniła Cię do myślenia, że co można by było zrobić w sumie z tymi wszystkimi ćwiczeniami na zestawie perkusyjnym, nie? No w końcu jakby nie było, taki jest tego cel, żeby później te ćwiczenia spada przekładać na zestaw i się po prostu tym bawić, nie? A jeżeli ten materiał w jakiś sposób Ci pomógł, był dla Ciebie wartościowy, pomocny,
To jedna mała prośba. Zrób proszę screena i wrzuć u siebie na Instagrama, oznacz mnie, będzie mi bardzo miło, będę wtedy wiedział, że ten materiał po prostu dał Ci wartość. A tymczasem do zobaczenia w kolejnej wideo i... A, jeszcze chwila. Zapisany już na perkusyjny mailing? Jeśli nie, link w opisie.